Położony nad jeziorem Durowskim, u zbiegu Wełny i Nielby, otoczony lasami, jest Wągrowiec trzecim co do wielkości miastem województwa pilskiego. Piękno krajobrazu i żyzna ziemia już w 1319 roku sprawiły, że tereny te i miasto zakupili, a pod koniec XIV wieku osiedlili się tu Cystersi. Prawa miejskie z 1381 roku to świadectwo intensywnego rozwoju osady. Wągrowiec, którego nazwa pochodząc od słowa wągruć oznacza groblę, to siedziba kupców, rzemieślników i bakałarzy. Na terenie farnej parafii w 1541 roku urodził się ksiądz Jakub Wujek, późniejszy tłumacz Biblii z łaciny na język polski. Kościół farny z połowy XVI wieku pochodzi z czasów świetności miasta. Stąd w 1520 roku król Zygmunt Stary ruszał przeciw krzyżakom. To najcenniejszy zabytek Wągrowca. Ołtarz drewniany z przełomu XVI i XVII wieku. Dzieło nieznanych mistrzów cechowych z Wielkopolski. Sklepienie kaplicy z końca XVI wieku. Dwieście dalszych lat historii Wągrowca to historia Wielkopolski. Niszczony przez Tatarów i Szwedów, trawiony pożarami i nawrotami zarazy, w latach zaboru pruskiego miał tylko 612 mieszkańców. Ale w 1872 roku powstaje gimnazjum, którego uczniem był Stanisław Przybyszewski. W 1919 roku Wągrowiec był siedzibą kwatery głównej dowództwa Frontu Północnego Powstania Wielkopolskiego. Urodziłem się w Wągrowcu. Zbieram wszystkie materiały dotyczące miasta, w szczególności książki, karty pocztowe, widokówki, poza tym inne litografie. W moich zbiorach najstarsza litografia to jest Wągrowiec z końca 1880 roku. 23 stycznia 1945 roku wojska pierwszego frontu białoruskiego wyzwalają miasto. Dziś już nic tych czasów nie przypomina. W ciągu 42 lat do prawie 22 tysięcy wzrosła liczba mieszkańców. Rocznie rodzi się tu około 400 dzieci. Ich rodzice pracują w filii Cegielskiego, fabryce mebli, zrębie czy przedsiębiorstwie budownictwa rolniczego. Dla nich i dla przyszłych pokoleń zabytkowe centrum miasta dzięki staraniom architektów zachowa swój styl. Osiedle spółdzielczych domków jednorodzinnych czy bloki przy ulicy Libelta są po prostu ładne. Wągrowiec, wielokrotny mistrz i wicemistrz gospodarności, przyciąga turystów. Przez cały rok wypoczywają tu inwalidzi. Ich ośrodek o 140 miejscach powstał już 10 lat temu. Atrakcją jest bifurkacja, rzadkie w Europie zjawisko krzyżowania się rzek. Dom kultury, nowe kino, biblioteki, hala sportowa i dwa stadiony, możliwość dobrej pracy. To sprawia, że młodzi z Wągrowca nie uciekają. Spotkaliście Państwo na spacerze rodziny Andrzejaków. Jakkolwiek przywieziony zostałem w Pieluszce, to jestem z tym miastem po dzień dzisiejszy nierozerwalnie związany. Moja małżonka jest rodowitą Wągrowieczanką i jej rodzice, i jeszcze wcześniejsi dziadkowie z tym miastem są również związani. Mój syn, Roman i nieobecna delegacji Piotr są również rodzeni w Wągrowcu i z tym miastem związani, jakkolwiek aktualnie syn Roman pracuje poza Wągrowcem. Synowa Małgosia jest z Wągrowcem związana poprzez dziadków, jak i druga synowa jest z miastem naszym również jak najbardziej związana. Kochamy wszyscy to nasze miasto, bardzo je lubimy i wszystkich do niego, których tylko wolno mi, jak najchętniej zapraszam.